Karpacz, wbrew własnej nazwie, nie leży w Karpatach, tylko w Sudetach, dokładniej w zachodnich Karkonoszach, u podnóża Śnieżki. Ta turystyczna miejscowość miała swój początek w XII wieku, kiedy przybyli tutaj poszukiwacze złota i kamieni szlachetnych, nazywani Walończykami. Byli to przybysze z zachodu i południa Europy. Posiadali już wtedy niemal doskonałą wiedzę o minerałach. Pozostawili po sobie tak zwane księgi walońskie, czyli instrukcje oraz mapy dotyczące miejsc występowania i wydobywania szlachetnych kruszców. Bardzo często były szyfrowane i opatrywane tajemniczymi symbolami. Nieodłącznie z Karkonoszami jest związany legendarny duch gór, określany też liczyrzepą, Karkonoszem czy Panem Janem. Już od czasów wczesnosłowiańskich pojawiał się tu jego kult, który przez kilkaset lat po chrystianizacji tych terenów próbowano wykorzenić. Próbowano zastąpić go między innymi świętym Janem Chrzcicielem, stąd imię pogańskiego boga Pan Jan. Miał mieszkać w Karkonoszach i opiekować się górami, ale też pomagać poszukiwaczom złota i kamieni szlachetnych. Po raz pierwszy przedstawił go w 1561 Martin Helwig jako stwora, niby jelenia stojącego na tylnych kończynach i trzymającego kij. Tę najbardziej tajemniczą część dziejów Karkonoszy można poznać w mieszczącym się w Karpaczu Muzeum Sportu i Turystyki. Znajdują się tam też pamiątki związane z najlepszymi polskimi sportowcami, głównie tymi zimowymi, jak Adam Małysz czy Wanda Rutkiewicz, pierwsza Europejka, która zdobyła Mount Everest. Warto zwrócić uwagę na tzw. kamień waloński, na którym Walończycy wyryli swój tajemniczy, tylko sobie znany znak. Jeszcze przed II wojną światową walońskie zapiski można było znaleźć w karkonoskich domach. Muzeum Sportu i Turystyki jest tylko jedną z licznych atrakcji Karpacza. Kolejny historyczny obiekt to zapora na Łomnicy. Wielu pewnie kojarzy zaporę z elektrownią wodną, ale nie tym razem. Ta zapora służy wyłącznie do regulacji poziomu wody, a przy okazji zbiera też rumorz skalny, aby rzeka nie zabierała go niżej. Powstała w latach 1910-15 jako jeden z elementów programu przeciwpowodziowego. Uznano, że taki jest potrzebny po tym, jak w 1897 powódź spowodowana wielką ulewą spustoszyła Dolinę Łomnicy. Zapora jest zbudowana z kamieni, nie z betonu, jak te późniejsze. Prowadzi przez nią czerwony szlak turystyczny. Druga przeciwrumoszowa zapora znajduje się w wyżej położonej części miasta i nosi nazwę Dzikiego Wodospadu. Powstała z tego samego powodu, co wyżej wymieniona zapora. Dziki wodospad jest piękny latem, bo widziałem, ale też podobno w czasie białej zimy. Jednak najbardziej znanym zabytkiem Karpacza jest świątynia Wang. Co to za świątynia i skąd ta nazwa? Otóż jest to obecnie protestancka świątynia, to też nie znajdziemy w niej konfesjonałów czy tabernakulum. Uchodzi za najstarszy drewniany kościół w Polsce, bowiem powstał na przełomie XII i XIII wieku, ale nie w Karpaczu, tylko w południowej Norwegii w miejscowości Vang. Stąd liczne motywy nawiązujące do tradycji wikingów, jak rzeźbione lwy nordyckie, które można kojarzyć z filmów o wikingach. Takie często znajdowały się na ich statkach. Kościół w XIX wieku stał się za mały dla tamtejszej społeczności, więc stary poszedł na rozbiórkę i planowano budować nowy. Stary kościół kupił książę pruski Fryderyk Wilhelm IV, przekonany przez norweskiego malarza Johanna Christiana Dahla. Do Karpacza przetransportowano jednak tylko jedną 15 świątyni, resztę skonstruowano na miejscu. Oryginalne są cztery kolumny pośrodku kościoła, w których górnych częściach znajdują się rzeźbione w stylu bizantyjskim tzw. kapitele oraz bogato rzeźbione portale. Na tym południowym warto zwrócić uwagę na płaskorzeźbę przedstawiającą dwa smoki, rozrywające poziomą ósemkę, symbol nieskończoności. Ma to symbolizować odwieczną walkę dobra ze złem. Na północnym portalu dostrzeżemy z kolei pismo runiczne, a w innych miejscach sceny walki Dawida z Goliatem, proroka Daniela w jaskini lwów, twarze wikingów o podwójnych językach, co symbolizuje ich mądrość i przekazywanie wiedzy, oraz łabędzia, symbol wierności i serce, miłości. Świątynia Vang uchodzi za kościół szczęśliwych małżeństw.
Wartym odnotowania jest również fakt, że obiekt wybudowano bez użycia jakiegokolwiek gwoździa. Wszystko za pomocą złączy ciesielskich. Tuż przy świątyni ma swój początek jeden z wielu szlaków na Śnieżkę. Najwyższy szczyt Karkonoszy, jak i całych Sudetów i przy okazji Czech, bo granica polsko-czeska przebiega przez szczyt. Spod kościoła Wang można się dostać na pięknie położony w dolinie mały staw, nad którym znajduje się schronisko Samotnia, obrazek jak z filmów fantastycznych. Jest to jezioro polodowcowe, powstałe na skutek zalania kotła polodowcowego. Kocioł polodowcowy to takie zagłębienie, otoczone z trzech stron stromymi ścianami skalnymi, a z czwartej oddzielone od reszty doliny ryglem, czyli takim wałem. Jezioro z góry można zobaczyć, idąc głównym szlakiem sudeckim, a nad brzeg jeziora i do schroniska Samotnia prowadzi szlak niebieski. Ja polecam odnogę szlaku, będącą bardziej na zachód. Jest o wiele ładniej. Witam wszystkich, nazywam się Miłosz. Jesteśmy chyba w połowie drogi na Śnieżkę. Jest bardzo dobrze, nic nie boli. Piękne widoki są, muszę pokazać. Pozdrawiasz kogoś? Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Janka, który siedzi tam, się boi, i Lissina. A tu jest Kamil Jańczyk. Nieco wyżej znajduje się schronisko Strzecha Akademicka, ale to jeszcze nie jest cel. Stamtąd szlaki czarne i niebieskie prowadzą do Domu Śląskiego, mieszczącego się pod samym szczytem Śnieżki, jednak na wysokości około 1400 metrów. Aby zdobyć najwyższy szczyt Sudetów, należy pokonać jeszcze przewyższenie 200 metrów. Drogą krótszą, ale stromą, wiodącą po skałach lub dłuższą ścieżką okalającą szczyt. Z tej strony Bartek Sadowski, lat 12. Tutaj relacja ze Śnieżki, z samego szczytu. O, bazen na tym. Jak tam droga? Sam szedłeś? No sam. Bardzo dobrze. Trochę ciężko było, ale wrażenia super. Serio sam szedł? Serio sam szedł. Nikt mu nie pomagał. Zmęczeni? Nie. Trochę nie? Może, to jednak wysiłek. Ale że odpoczęliśmy. Śnieżka zbudowana jest z twardych, odpornych na wietrzenie skał metamorficznych, zwanych Hornfelsami. W Kenozoiku, a więc ostatniej i trwającej do dzisiaj erze geologicznej, dzięki takiej budowie Śnieżka wypiętrzyła się wyraźnie ponad otoczenie. Zawdzięcza to właśnie budowie z twardych skał. Takie wyniesienie nazywamy twardzielcem. Pierwsze odnotowane zdobycie Śnieżki to rok 1577. 100 lat później weszli tam Polacy, Michał Kazimierz Radziwiłł i Teodor Billewicz. Ten drugi zostawił po sobie opis wspinaczki. Na szczycie znajduje się powstała w 1665 kaplica świętego Wawrzyńca oraz widoczne z naprawdę daleka wysokogórskie obserwatorium meteorologiczne. Śnieżka posiada również swój charakterystyczny klimat. Ciśnienie na poziomie około 840 hektopaskali, jesienią może skakać nawet o 20 hektopaskali w górę i w dół. Silne wiatry najczęściej zmuszają do założenia kurtki, mimo gorąca jeszcze te 200 metrów niżej. Podmuchy wiatru potrafią przekroczyć prędkość 300 km na godzinę. Od północnego zachodu i południowego zachodu pod Śnieżką znajdują się dużych rozmiarów kotły polodowcowe. W tym północnym, zwanym kociołem Błomniczki, przez który prowadzi po stromych skałach główny szlak sudecki, znajduje się wodospad Łomniczki. Różnica wysokości między nim a szczytem Śnieżki wynosi około 430 metrów, natomiast najkrótsza droga ma tylko 2,1 km, co daje ponad 200 metrów przewyższenia na 1 km drogi.